wcale nie zrując, nie pachnąc żalem pierzą. Cudowne bude trawy. No dzisiaj jednak trochę na to, co pani nazywała pradramatem i co właśnie pan profesor Püchner w Atenach nazwał prateatrem czy pradramatem, już nie pamiętam, to właśnie my po prostu określamy jako rodzajem obrzędu, tak, który po prostu zawiera elementy dramatyczne. No to jest proste, tak? Istotą teatru nie jest udawaniem albo tworzeniem fikcji. Istotą dramatu, teatru jest zbudowanie czegoś tu i teraz na żywo. About this particular concert that we're doing is the difference of repertoire. I mean, it's all accompanied by the lute, but whether it's Vittoria or Dowland or Byrd, they all existed at the same time, but the sound and the texture is complete. It's incredibly different, and it's really been quite a cool thing to explore what kinds of sounds we can make, how we can create a polyphonic. How we make our own polyphonic texture with just a lute and a voice. And their sharp pains and grief in the time of switch. Cześć, jesteśmy na festiwalu Rezonanse na Podkarpaciu. Znajdujemy się w Winnicy Szlacheckiej. Skończyliśmy właśnie wycieczkę rowerową do Ulucza. Cały festiwal, powiedziałbym, okrasiliśmy odrobiną aktywności fizycznej, ale także dla podniebienia coś się znajdzie. W Winnicy Szlacheckiej będziemy degustowali 5 polskich win. W sobotę mieliśmy okazję obejrzeć dwie piękne drewniane cerkwie połowy XIX wieku, ale pięknie wyposażone i w malowidła ścienne, i w przegrody ołtarzowe, w ikonostas. Obie te świątynie służą dzisiaj do kultu rzymskokatolickiego i służą również grekokatolikom. Ja musiałem sobie wypracować pewne, no pewne takie swoje sposoby na to, które skrzypce jak nastroić, kiedy się przestrajać, jakie struny używać i w ogóle zdobyć kolekcję instrumentów na ten cykl. Także wszystko to trwało parę lat, zanim się ogarnąłem do tego stopnia, że po prostu jestem w stanie raz, że wykonywać ten utwór jako cały, jako zbiór często, a dwa, że przestrajać się tak, żeby publiczność nie musiała długo czekać pomiędzy sonatami. Well, our idea is to create a program and an approach around it that really takes the archive seriously, the richness of it, the diversity that it has. And the work of reconstruction comes to a bit as a labor of love, in a certain sense. I like this kind of
interaction and creative process with a singer that is not only a good singer technically speaking, but also has some, you know, clever, challenging, appealing ideas, which is the case. My też chyba odczuwamy w naszej przyjaźni, w naszym śpiewie, w naszej jedności, w harmonii ogromną siłę, która nam daje też takie oparcie. W śpiewie też wiele, wiele się wyraża takich rzeczy, których słowami nie da się powiedzieć. To jest dla mnie ważne. Czasem nawet tak jest, że jak śpiewamy, to słyszymy głos, którego nikt nie śpiewa, na pewno. Ale on się wytwarza. Wytwarzają się takie alikwoty. Czasem nas to... Pamiętam takie sytuacje, kiedy wzruszało nas to do łez. I po prostu śpiewałyśmy i patrzyłyśmy z porozumieniem na siebie, że po prostu nasze głosy tworzą jeszcze coś, czego żadna z nas sama jakby nie stwarza. Duża żyje.